Zapraszamy serdecznie. Wielkie brawa dla Marzeny, bo to jest osoba, która przez ostatnie 2 miesiące, chyba pierwszy raz się widzieliśmy na początku sierpnia gdzieś, przez ostatnie 2 miesiące ciężko, słychać mnie? Tak. Ciężko pracowała nad suknią finałową na wybory Miss World. To na tobie ciąży ta odpowiedzialność. Dzisiaj Agnieszka Jastrzębska w trakcie wywiadu dla Dzień Dobry TVN powiedziała, że to sprawa narodowa, narodowej wagi te suknie, wiesz? Wiedziałaś o tym, żeby taka odpowiedzialność? Dzień dobry Państwu. Nie wiedziałam, nie dopada mi tego stresu jeszcze, bo od 2 miesięcy faktycznie te noce wydają mi się zdecydowanie za krótkie. Z całym zespołem LA.LILA pracowałyśmy nad tym, żeby suknia wyglądała zjawiskowo. A przede wszystkim od momentu, kiedy pierwszy raz usiadłam i rozmawiałam z Igorem i z Agatą, jak ta suknia miałaby wyglądać. Zależało mi na tym, żeby była odzwierciedleniem przede wszystkim temperamentu Agaty, osobowości, jej pasji do sportu, do tego, co robi na co dzień i jak piękną kobietą jest. I myślę, że na nic tak dawno nie czekałam jak na to, żeby Państwo, mam motyle w brzuchu i te motyle tak trzepoczą, no, proszę mi wierzyć, że te emocje są nie do opanowania. Chyba dawno tak na nic nie czekałam jak na to, żeby Państwo zobaczyli tą suknię, a przede wszystkim zjawiskową Agatę. I wielkie brawa, bardzo prosimy. Agata Biernat. To jest projekt Marzeny Tarasiewicz. I oczywiście nasza najpiękniejsza Polka Agata Biernat. Zdradzę Państwu, że 30 metrów materiałów zostało wykorzystanych na tren, sam tren tej sukni. Agata pięknie się mi prezentuje i mam nadzieję, że jeszcze raz Państwo okażecie to swoimi brawami. Ten zawsze, że podzielamy, tak? Wszystkim zostało coś. I Agata, może jesteś jako główna zainteresowana, to może 2 słowa od Ciebie. Jak się czujesz w tej sukni? Jak Ci się podoba? Bo mierzyliśmy ją dobre 2 miesiące i przymiarki trwały między Warszawą, Łodzią a Olsztynem. I co? Już jak stajesz w tej sukni, to czujesz, że będziesz mi świata? Czuję, że jest bardzo ciężka. Czuję, że jest piękna. Naprawdę czuję się w niej wyjątkowo podtrzymaną. Widać dla Ciebie. Ja wiem, jak ona była w to zaangażowana i ile serca w to włożyła. To jest najpiękniejsza suknia, jaką miałam w życiu na sobie. To na pewno. Także bardzo jeszcze raz dziękuję. Mam nadzieję, że będę mogła pięknie zaprezentować na scenie. Poruszanie się wcale nie jest takie proste, jakby się mogło wydawać, więc na pewno poćwiczę i będę piękne koła wykręcała, żeby się nie zatąpić w materiał, tak żeby wszystko pokazać i żeby wyglądać mi jak najładniej. Ale powiem Ci, że dobra strategia z tą sukienką, bo żeby stanąć obok Ciebie, tutaj trzeba z metry się oddalić, więc kolejna kandydatka z kolejnego kraju będzie musiała odpowiedni dystans do nas zachować. O to chodziło. Okej. I teraz tutaj patrzymy razem. Nas puśćcie proszę teraz, tak? Ja to